Pandemia miała wpływ na ograniczenie wielu dziedzin życia. Jednakże mimo wielu przeciwności, kalendarz inwestycyjny gminy Nowe Miasto Lubawskie pozostał wypełniony do ostatnich dni tego jakże trudnego 2020 roku. Nowe drogi, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenie drogowe to tylko niektóre z prawie 30 inwestycji zrealizowanych w ciągu minionych 12 miesięcy na łączną kwotę ponad 8 milionów złotych. Inwestycje drogowe to od wielu lat główny projekt realizowany przez władze gminy, na który tym razem przeznaczono ponad 5,8 miliona złotych. Dzięki wsparciu finansowemu powstały odcinki dróg o długości ponad 4 km i szerokości 5 metrów w takich miejscowościach jak Pacultowo, Nowy Dwór Bratjański czy Radomno. Zainwestowano także w wymianę oświetlenia drogowego w Mszanowie i Nawrze. O bezpieczeństwo użytkowników dbają teraz nowoczesne i energooszczędne latarnie LED-owe. Obok inwestycji drogowych, kolejnym priorytetem władz gminy jest stworzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które to obejmą wszystkie miejscowości w gminie. Równocześnie z budową oczyszczalni ścieków w Jamielniku powstały odcinki sieci wodociągowej w Nawrze, Bratjanie i Gwiździnach o łącznej długości blisko 1500 metrów bieżących oraz kanalizacja sanitarna wzdłuż nowo powstałych ulic w Pacultowie. Wspomniane inwestycje, mimo że niezwykle ważne dla rozwoju gminy, to nie jedyne przedsięwzięcia podejmowane przez samorząd. W 2020 roku wykonaliśmy również kolejny krok, by zachęcić wszystkich mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. W tym celu wybudowano nowy plac zabaw w Nawrze, zaś w Radomnie i Mszanowie pojawiły się nowe urządzenia. Można także śmiało korzystać z siłowni plenerowej w Pacultowie. Do aktywności na pewno zachęca nowa przystań kajakowa przy rzece Drwęcy w Mszanowie. Pływający pomost i plac z grillem oraz kontenerem sanitarnym stanowią doskonałe miejsce na odpoczynek nie tylko dla miłośników kajakarstwa. W 2020 roku zadbano również o potrzeby seniorów z nowomiejskiej gminy. Wielu z nich aktywnie spędza jesień życia, często włączając się w wydarzenia realizowane przez gminę. Od teraz będą mogli spotykać się w nowych, specjalnie dla nich przygotowanych klubach w Jamielniku i w Skarlinie. Sytuacja związana z pandemią wymusiła zmiany w sposobie prowadzenia lekcji w szkołach. Dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 150 tysięcy złotych otrzymanemu w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus, gmina Nowe Miasto Lubawskie zakupiła sprzęt komputerowy, który został przekazany placówkom oświatowym w celu usprawnienia zdalnego systemu nauki. Czas nieobecności dzieci w szkołach wykorzystano m.in. na przeprowadzenie prac remontowych budynków oraz zagospodarowanie terenów wokół. Sporo pracy w związku z COVID-19 mieli druhowie z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy aktywnie włączyli się w zorganizowane przez władze gminy kampanię Maseczka dla Mieszkańca oraz w pomoc dla seniorów. Rok 2020 zaś zakończyli z nowym nabytkiem w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który trafił do OSP Krośle oraz sprzętem ratowniczym i profesjonalnym umundurowaniem. Za nami trudny i pracowity rok, jednak z optymizmem patrzymy w przyszłość. Zakończymy kilka dużych projektów, takich jak remont świetlicy w Mszanowie, rozpoczniemy wiele kolejnych, nowe drogi, termomodernizacja budynku szkoły w Jamielniku, budowa kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratjańskich. Na inwestycje w roku 2021 zaplanowaliśmy w budżecie kwotę blisko 10 milionów złotych. Mamy nadzieję, iż wraz z rozstrzygnięciem konkursów, do których w minionym roku przystąpiła gmina, kwota ta znacząco wzrośnie. Z niecierpliwością czekamy także na powrót życia kulturalnego i społecznego, na spotkania z mieszkańcami podczas dorocznych imprez, na wspólną zabawę i rozmowy.